tę prawdę odkrywam za każdym razem, kiedy trafiam na krótką chwilę, żeby pogadać o życiu z Danielem, czyli z Kuczajem. I jego właśnie dzisiaj zaprosiłam. Wjeżdżam tu i powiem wam szczerze, że nie ma drugiego takiego gościa w Polsce pod wieloma względami. Tak jak napisałam, jego klata codziennie się rozkręca i sprawia, że chce nam się żyć. Cześć, Kuczaju! Jestem! Cześć Gabko! Witajcie, kochani! Witajcie wszyscy! Witajcie, witam was bardzo serdecznie w moim domu, w moich skromnych progach. Agatko, może ja zacznę od tego, zacznę od jednej rzeczy. Ponieważ widziałem, że sama się generalnie nominowałaś do Hosting Stitching Challenge. Ja się na tym nie znam generalnie, słuchałem ciebie to, o czym mówiłaś. Dokładnie mam takie samo zdanie. Jestem pełen podziwu dla artystów z jednego powodu. Z takiego powodu, że często się mówi, nie, artyści nie powinni się wtrącać do polityki, artyści nie powinni mówić, kochani, to jest sytuacja, która nas otacza, w której żyjemy. Musimy o tym mówić. Tak samo i ja nie chcę milczeć. Nie chcę bać się, że mi, nie wiem, nie sprzedadzą mi się treningi. Nie chcę się bać, ponieważ bać się mieszkać we własnym kraju, to jest tchórzostwo. To już naprawdę nie ma, słuchajcie, nie będzie do czego wracać. Ja dzisiaj, kochani, specjalnie dla Agaty, dosłownie przed chwilą na kolanie, pod wpływem tego, co Agata nagrała, chcę teraz, uwaga, kochani, jedziesz. Zapuszczam bita. Jedziesz. Zapuszczam bita. Wiecie, muszę sobie jeden odsłuch. Słychać mnie, tak? Czy? Jedziesz, Kuczaj. Uwaga! Widać po moich udach. Mam nadzieję, że się uda. Jakby to powiedział Buda? Uwaga! Jedziemy! Agato, Agato młynarska, Agato, chcę dziś powiedzieć, jak śpiewał twój tato. Jeszcze nie raz w zielone zagramy i nosie wszyscy razem trzymamy. Pani z Mięsnego i ta z Moliera, piękna kobieta i ta, co nieraz myśli o sobie, że jest jak mgła. Nie tak ostra, lecz brzydka i zła. Każdy facet, co kocha, szanuje i nie jest ważne, kim ukochuje. Wszyscy tu mamy prawo do życia bez ubliżania, hejtu i bicia. Uwaga, bo mi uciekł bit. Na koniec tekstu, co na kolanie, go sam pisałem tuż przed spotkaniem. Chcę wam powiedzieć, dla śmiechu nie strachu i tak wszyscy pójdziemy do piachu. Kochani, to był taki mój dzisiaj, taki kochani, sprzeciwko temu, co się dzieje. Dla to ciebie! Moje dzisiejsze brzmienie, dziękuję. To dzisiaj, słuchajcie, to potrzebowało powiedzieć moje serce, że musimy się trzymać razem, że nie możemy się, słuchajcie, oceniać. Musimy być ponad to wszystko. Musimy być ponad tych wszystkich, którym mam wrażenie zależy na tym, żebyśmy się po prostu zeżarli nawzajem. I ja bym chciał powiedzieć, że wszyscy jesteśmy równi. Właśnie tak jak powiedziałem tu w tym moim bicie, i ta pani, słuchajcie, z Mięsnego, i ta pani z Moliera, i ta pani na kredycie, i ta pani bez kredytu, dzisiaj wszyscy musimy się tak naprawdę wspierać wzajemnie. To chciałem powiedzieć, dosłownie na kolanie to przed chwilą napisałem, ale potrzebowałem. Powiem ci szczerze, że jestem pełna podziwu. Ja nie potrafiłam, zebrać się do takiego rymowania. Podpierałam się trochę tekstami Hemp Grew Evenement i muszę ci powiedzieć, że to, co napisałeś, jest wspaniałe, ponieważ to jest ten przekaz, o który nam chodzi. To jest coś więcej niż tylko pomoc dla lekarzy, ponieważ dzięki temu, że możemy słuchać takich piosenek, takiego przekazu, oczywiście będziemy wpłacać pieniądze, ale przy okazji jest ten przekaz o równości, o tolerancji, o szacunku, o wzajemnej miłości. I wiesz, nie bez powodu właśnie dzisiaj chciałam z tobą rozmawiać, ponieważ 17 maja miała się odbyć Parada Równości. Parada Równości. I ona się oczywiście nie będzie, więc my musimy ją zamanifestować jakoś wszędzie, gdzie się da, tu w mediach, ale także przede wszystkim w naszych sercach, tak myślę. Powiedz, Kuczaju, kiedy zrozumiałeś, że musisz wyjść z szafy? Kiedy poczułeś, że już dłużej nie możesz?
Wiesz co, ja już od jakiegoś czasu miałem potrzebę powiedzenia tego, kim jestem, dlatego że często w komentarzach widziałem często w komentarze: o Kuczajku, ciekawe kiedy tam pojawi się pani Kuczajowa. Ja też, nie wiem, jedni się domyślali, drudzy się nie domyślali, natomiast to było coś takiego niedopowiedzianego. Też nie jestem jakby takim zwolennikiem wyciągania kogoś na siłę, tak, że ktoś musi się wyautować na siłę, ponieważ uważam, że heteroseksualni ludzie, jakby no, nie wyciąga się ich na siłę, czy jesteś heteroseksualną kobietą, czy jesteś heteroseksualnym facetem, więc dla mnie to jest jakby no, norma. Zawsze to było w moim życiu. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem, że jakby ukrywanie tego, niedopowiedzenie tego, może nie ukrywanie, niedopowiedzenie tego, to jest jednak no, trochę tchórzostwo, zwłaszcza w tym czasie, w jakim teraz jesteśmy. Miałem mnóstwo od radców, żeby tego nie robić, żeby to zrobić po wyborach, żeby tego nie robić, to nie jest ten czas. No, wiadomo, to było pokierowane tym, że Kuczaj, uważaj, bo to jednak jest twój biznes. Słuchajcie, ja nigdy nie marzyłem o tym, żeby mieć to, co mam w życiu. Mam dach nad głową, mam swój dom, mam swoje mieszkanie. Mnie się płakać, tak jak o tym mówię, bo to było moje marzenie. Ja nie mam potrzeby posiadania nie wiadomo jakich bogactw. Mnie już naprawdę to wystarczy, ja jestem w życiu, wiem, że sobie poradzę. Ale we mnie urodziło się coś takiego, obudziło się coś takiego, że poczułem w sobie tego chłopaka, który mieszkał u mnie tam właśnie na Podhalu, który czuł się sam ze sobą źle, który czuł się nikim właśnie też w ogromnej mierze ze względu na swoją orientację. I pomyślałem, kurczę, dzisiaj, kiedy mam taki wpływ ogromny, kiedy tylu ludzi mnie słucha, nie mogę nie dopowiedzieć tego, nie mogę tego zataić, bo mnóstwo jest takich ludzi, dziewczyn i chłopaków, którzy obserwują mnie i myślą sobie, kurczę, ten Kuczaj, taki siłacz, chodzi na siłownię, no pewnie ma dziewczynę, a ja to jestem po prostu taki wypierdek mamuta. I niesamowicie się cieszę, jak widzę takie wiadomości od młodych chłopców, którzy piszą mi: Kuczaj, dziękuję ci, że ty to zrobiłeś, bo zawsze wydawało mi się, że to ze mną coś jest nie tak, że tutaj tym pewnie podrywasz dziewczyny, tutaj pewnie jesteś taki fifa, rafa, hej do przodu. A kiedy powiedziałeś to, poczułem, że ze mną wszystko jest w porządku. Było to bardzo dobrze przyjęte i zobacz, ludzie doceniają prawdę. Ludzie doceniają to, że im nie kłamiesz, że jesteś autentyczny. Ja mam takie wrażenie, że z chwilą, kiedy wy coming outowałeś się, kiedy przyznałeś się do tego, jaki jesteś ty, Kuczaj, naprawdę, ludzie jeszcze bardziej cię pokochali, jeszcze bardziej ci uwierzyli. Bo widz, twój odbiorca, ten, który cię słucha, od razu wyczuwa fałsz, jeżeli mu robisz ścianę. Zgadzasz się? Dla mnie to było reakcja ludzi, moich ludzi, którzy byli ze mną już przez te 3 lata od początku tworzenia tych moich profili social mediów, to było naprawdę coś niesamowitego. Ja się przygotowywałem też i z moją psycholog, przygotowywałem się do tego, co może się wydarzyć. Jakby brałem pod uwagę, że poleje się hejt, jakby przewidywałem już, co może się wydarzyć w wiadomościach, jak mogą mi ubliżać. Natomiast to było niesamowite, że zazwyczaj mówi się, pisze się w nagłówkach, Kuczaj, nie wiem, jak ktoś tam się wyautował, wylała się fala hejtu, coś tam. Natomiast ja podszedłem do tego z takim uczuciem i poczuciem, że to nie jest nic złego, że ja nie chcę wam powiedzieć czegoś złego. Ja chcę się z wami podzielić tym, jaki jestem, ponieważ was szanuję, ponieważ nie chcę wam ściemniać. Nie chcę gryźć się w język, kiedy opisuję wam na komentarze. Nie chcę wam mówić półsłówkami, bo was szanuję i chcę być z wami szczery. I powiem ci, to było tak piękne. Naprawdę, wylała się fala miłości. I naprawdę dla mnie te wszystkie reakcje tych ludzi to było takie niesamowite antidotum na tą drugą stronę, która też się wydarzyła. I to jest tak też kontrowersyjny temat w naszym kraju, że to też było do przewidzenia. Natomiast ta fala miłości, ta fala tych fajnych ludzi, dobrych ludzi, ci ludzie wszyscy, którzy mnie otaczają, to przykryło to wszystko. Naprawdę. To było dla mnie też niesamowite. Mówisz to cudowne, o fali miłości, a nie o fali hejtu.
jednak z niesamowitym hejtem spotyka się środowisko LGTB. I zobacz, co się wydarzyło. Okazało się, że jesteśmy na pierwszym miejscu wśród tych krajów, które nie tolerują i są niesprzyjające środowiskom LGTB. Na pierwszym miejscu. Mamy pierwsze, najbardziej z możliwych niechlubne miejsce. Jak ty się z tym czujesz, wiedząc, że tak jest? Wiesz co, ja wczoraj, jak przeczytałem tą wiadomość, obudziłem się rano i też nie ukrywałem tego, że to trochę zrobiło mi dzień. Było mi smutno, naprawdę. Przeczytałem tą wiadomość i tak jakbym dostał obuchem w twarz. Takie miałem poczucie, kurczę, gdzie ja żyję, nie? Z jednej strony, wiesz, ja się mierzę z tym hejtem, w sensie dostaję nim w komentarzach, w wiadomościach, natomiast jakby też się na tym staram nie skupiać. Ale wczoraj taka jedna wiadomość, mnie zastanowiłem się nad taką jedną wiadomością, kiedy napisał chłopak, że wkurza go to, że my, geje, tak bardzo epatujemy tym, chcemy tego prawa. I tak nagle mówię, kuźwa, jakiego do jasnej cholery prawa? Prawa do tego, żebym mógł być ze swoim partnerem traktowany na równi, żebym mógł w momencie, kiedy coś by się wydarzyło, żeby on żyje z nim, nie wiem, całe swoje życie i on nagle jest dla, nie wiem, dla państwa obcą dla mnie osobą. Czym moja miłość do niego? W czym moja miłość do człowieka, który mnie wspiera? W czym moja miłość do człowieka, który mnie pociesza? W czym moja miłość jest gorsza od miłości heteroseksualnego faceta, który mówi swojej żonie, że ją kocha w taki sposób, że jej podbija oko, bo takie zdjęcia kobiet dostaje? W czym moja miłość jest gorsza? W tym, że się szanujemy? W tym, że rozmawiamy ze sobą? Nie wiem, ja powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo ja uwielbiam mówić bez ogródek. Wkurza mnie jedna rzecz, że naszą miłość sprowadza się do jednego. I nazwę to po imieniu, nazwijmy do dupy, kochani. Naszą miłość sprowadza się do dupy. Wkurza mnie to, ponieważ jeżeli miałbym uprawiać seks tyle razy, ile mi tu wypominają czasami hejterzy w wiadomościach, generalnie tylko o tym mówią, tym się rozpoczynają te wiadomości, to umarłbym na zawał, albo nic bym nie robił, tylko bym po prostu, jak to się nazywa, ciupciął, bo mamy swoje życia, mamy swoje prace. To jest absurd, że mówię o tym. Absurd, bo dla mnie, jak wypowiadam te słowa, to jest po prostu absurdalne, że jakbym opowiadam o tym i muszę się z tego tłumaczyć, z tego, że tworzymy rodzinę, że tworzymy, jesteśmy przyjaciółmi, że się wspieramy, że się kochamy, naprawdę się kochamy. Ja nikomu do łóżka i nie zaglądam, po prostu. Kuczaju, powiedz, co dało ci siłę do tego, żeby wyjść z szafy? Kiedy poczułeś, że już masz tę moc? Wiesz co, myślę, że naprawdę w ogromnej mierze dało mi siłę poradzenie sobie jednak z tą traumą moją z dzieciństwa, mianowicie z tym, że byłem molestowany seksualnie jako siedmiolatek. Zacząłem być molestowany seksualnie jako siedmiolatek. To było coś, co z czym żyłem całe swoje życie, co było, wiesz co, jeżeli miałbym zobrazować teraz dla wszystkich was, którzy nas oglądacie teraz, jak się czujesz, to powiem ci tak, czujesz się, jakbyś ciągle był niedomyty, czujesz się, jakbyś ciągle była niedomyta, czujesz się brudna, czujesz się brudny, czujesz się, masz takie poczucie, że to ty byłeś winny temu, co się wydarzyło. I w momencie, kiedy przepracowałem to, kiedy naprawdę 33 lata, 30 prawie lat pracowałem nad tym, żeby popatrzeć na siebie i patrzeć na siebie z miłością, walczyć o siebie, kiedy wyzbyłem się tego poczucia winy, które we mnie ciążyło, które mnie zabijało od środka, to naprawdę poczułem, że to jest ten moment, żeby wyjść z tej szafy, żeby o tym opowiedzieć. I mało tego, żeby też tego nie połączyć, wiesz, bo we mnie było coś, co niestety wielu ludzi przez brak edukacji u nas, również seksualnej, myśli, że homoseksualizm, moja orientacja,
to jest to, co się wydarzyło, że to miało wpływ na moją orientację. Jeśli mogę teraz powiedzieć o tym, znam wielu mężczyzn, którzy byli molestowani, bo zdają mi swoje świadectwa, piszą do mnie wiadomości, czytam ich wiadomości, są w heteroseksualnych związkach, jedni w heteroseksualnych, drudzy w homoseksualnych, trzeci w żadnych, ponieważ nie potrafią mnie zbudować trwałej relacji. To nie ma, kochanie, wpływu na to i chcę wam po prostu to powiedzieć jasno i klarownie. Smutne jest, naprawdę smutne jest, kiedy czyta się takie teksty, że tak ci się spodobało, że po prostu teraz jesteś gejem. Ponieważ chciałbym wtedy powiedzieć, że powiedz to temu siedmiolatkowi, powiedz to temu siedmioletniemu chłopcu, albo tej siedmioletniej dziewczynce, albo tej dziewczynie, której to się przydarzyło. Powiedz jej to, że ból, który był sprawiany bez jej zgody, ciało, które było dotykane bez jej zgody, to sprawiało jej przyjemność. Wielu z nas, wiele osób, które było molestowanych seksualnie, ma problemy w seksie. Ma problemy, kochani, ponieważ jest nam ciężko stworzyć relacje w łóżku w momencie, kiedy twoje ciało przez tak długi czas, bądź w momencie, kiedy był gwałt, nie należało do ciebie, zostało ci po prostu wyrwane. Więc ja uważam, że o tym trzeba mówić. To jest coś, co jest... Ja się bardzo cieszę, jutro chyba wchodzi film Nowy Braci Sekielskich. Bardzo się z tego cieszę, że takie filmy powstają, ponieważ o tym trzeba mówić. My niestety lubimy zamiast wszystko pod dywan. Ofiary niestety często ofiary stawia się na równi z oprawcą. Tak. Dokładnie. Jutro o godzinie 10 na YouTubie, na profilu Braci Sekielskich, na ich kanale zadebiutuje, będzie to premiera drugiej części tego filmu, tym razem Zabawa w chowanego. Zabawa w chowanego. I powiedz, czy ty miałeś taką zabawę w chowanego? Czy ty rzeczywiście doświadczyłeś takiej zabawy w chowanego, która trwała długo? Wiecie, ta zabawa zaczęła się tak naprawdę, jak miałem, jak ja to pamiętam, jak próbuję sobie przypomnieć te momenty, miałem właśnie mniej więcej 7 lat. Zresztą jak rozmawiam o tym z moją mamą, jak próbujemy to usytuować w jakimś okresie czasu, kiedy zacząłem jakby sygnalizować to, że chcę zostać jednak mojej babci drugiej, bo ja czułem to, że to jest złe dla mnie. Natomiast no niestety dziecko daje sygnały. Ale w momencie, kiedy to był rok 90, wieś, święta wieś, nie myśli się o takich sprawach, że heteroseksualny facet, który przychodzi do twojego domu, który pije razem z twoim ojcem, może robić krzywdę twojemu dziecku. Nie myśli się o takich rzeczach. Nie myśli się o tym, ponieważ no, ludzie się nad tym nie zastanawiają. Albo co jest dzisiaj, co wychodzi. Często przymykają na to oko. Jeszcze mają pretensje do dziecka, że wymyśla takie bzdury. Dokładnie. No u mnie była taka sytuacja, że faktycznie ciężko było to zauważyć, bo nasz dom był jakby otwarty. W moim domu, przez mój dom przewijało się mnóstwo osób, mnóstwo robotników, którzy pracowali z moim ojcem. Jakby ciężko było to zauważyć. Często spali u nas, często gdzieś tam się przewijali, więc trudne było to do zauważenia. Natomiast w pewnym momencie to jest trochę tak, że zaczynasz się jakby do tego przyzwyczajać. Zaczynasz w tym żyć, zaczynasz w tym funkcjonować, już wiesz, że to się przydarzy. Pierwszy taki moment, pamiętam, nie zapomnę tego do końca życia, bo to było coś, co opisałem w swoim pierwszym poście na Facebooku i na Instagramie, kiedy opowiedziałem o tym. To był moment takiego gwałtu, kiedy faktycznie siedziałem w wannie i płakałem, ponieważ krwawiłem. Po czym słyszałem przez otwarte okno, że dzieci bawią się właśnie w chowanego. To jest niesamowite, bawią się w chowanego. I nagle umyłem się i poszedłem się bawić do nich.
Często ludzie pytają mnie, jak to robię, że jestem taki wesoły, że jestem taki pozytywny, że takie mam nastawienie do życia, to wtedy myślę sobie o tym, że gdybym nie zbudował sobie rzeczywistości obok, która działa się równolegle do tej, to pewnie dzisiaj nie zobaczylibyście mnie, nie mógłbym z wami rozmawiać, nie mógłbym robić tego, co robię, bo pewnie by mnie nie było już. Gdyby nie oszukiwanie rzeczywistości, gdyby nie szukanie takiego, trudno to nazwać pozytywnej strony, ale czegoś, co sprawiało, że chciałem się wyrwać, chciałem się ratować. I tak jest do dnia dzisiejszego. Mógł, wyciągnął do ciebie rękę, bo przecież dzieciak jest bezradny wobec takiej sytuacji. Siedmioletni dzieciak jest bezradny, Daniel. Kto ci pomógł? Nie, to trwało tak naprawdę przez kilka lat do momentu, w którym jakby nie zacząłem wychodzić z domu, nie zacząłem jakby sam uciekać. Sam to twoja wyjeżdżać. Zabawa w chowanego trwała tyle czasu? I nikomu o tym nie mówiłeś? Bałeś się? To jest strach połączony ze wstydem. Osoby, które to przeszły, będą wiedziały, co to jest. To jest strach połączony ze wstydem. To jest to, z czym mierzy się wiele ofiar, bo mi to piszą i mnie rozumieją. To jest takie poczucie, że to moja wina była, że to ja usiadłem pierwszy raz na te kolana, że to ja pierwszy zrobiłem ten pierwszy krok, że to ja sprowokowałem. Natomiast kiedy nagle sobie musisz kompletnie oderwać się, bo wiesz, u mnie to trwało przez parę lat. U mnie się pomieszały te rzeczywistości. Ja zacząłem patrzeć na siebie jak na dorosłego faceta, a ja miałem wtedy 7 lat, ja byłem wtedy dzieckiem. I to trzeba, o tym trzeba pamiętać i jakby to też kieruję do moich, do ludzi, którzy mnie oglądają, którzy mnie słuchają, którzy mierzą się z czymś takim, że musisz wiedzieć, że jesteś ofiarą, po prostu, że byłaś ofiarą. To jest pierwsza rzecz. Danielu, kiedy przyjąłeś do wiadomości to, że ty jesteś ofiarą, a nie jest to twoja wina? Zresztą to nie było stosunkowo dawno, bo już mieszkałem w Warszawie. Naprawdę to nie było dawno. To nie było dawno, bo to był taki moment, kiedy ja pamiętam moja przyjaciółka, rozmawiałem z moją przyjaciółką, bardzo mi bliską, która przyszła do mnie, jeszcze jak pracowałem jako fryzjer, na włosy i otworzyłem jej drzwi i po prostu buchnąłem płaczem i wtedy powiedziałem, jakby zacząłem mówić, że to nie jest moja wina. Pamiętam, ona dokładnie pamięta te słowa, które do niej powiedziałem. Ja nie pamiętam w ogóle jakby tej rozmowy, bo siedzieliśmy przy stole i w zasadzie oboje płakaliśmy. I ta moja praca jakby zaczęła się chyba od tego momentu, kiedy sobie jakby uświadomiłem, że ja nie miałem na to wpływu, że całe życie po prostu zabijam się od środka tym, że to była moja wina. Nawet nie obarczanie, dlaczego mnie to spotkało. Wiesz, ponieważ ja miałem coś takiego w sobie też, że ja mam dwie siostry, a nie tylko Jedytkę. I zawsze we mnie było takie poczucie, że mnie to spotkało, ponieważ ja sobie z tym poradzę. A one by sobie z tym nie poradziły, bo są dziewczynami i nie dałyby rady. Zawsze miałem poczucie, że nawet jak ten człowiek przychodził do nas do domu, że nie mogę zostawiać ich samych, bo muszę je chronić, muszę ich pilnować, żeby taka sytuacja się nie przydarzyła. Mówiłeś, że rozmawiasz o tym z mamą. Kiedy po raz pierwszy powiedziałeś jej, jak było? I czy ona czegoś się domyślała? Czy ona coś widziała? I czy była osobą, która ci sprzyjała? Do której mogłeś mieć zaufanie? To moja mama dowiedziała się o tym dopiero na koniec zeszłego roku. Dopiero powiedziałem mojej mamie, dopiero się o tym dowiedziałam w zeszłym roku. Jak zareagowała? To jest trudne, bo ja też czekałem na to, żeby
żeby polecieć do Stanów i opowiedzieć jej o tym na żywo, żebyśmy się zobaczyli i żebyśmy porozmawiali. Ale to był już taki moment, kiedy to był w zeszłym roku, kiedy nagle ta kariera, to wszystko, co się zaczęło dziać w moim życiu, czułem, że to się dokłada do tego wszystkiego, że ja już po prostu nie daję sobie z tym rady, że zaczyna się po prostu dziać znowu we mnie, gotować i to wszystko zaczyna przybierać naprawdę coraz złe. No źle się zaczyna dziać we mnie. I poczułem to, bo mamy powiedziała moja babcia. I to też nie fajne, bo moja babcia po prostu powiedziała mojej mamie, że wiesz, kim jest twój synuś, jak ja go wychowała? Pedały. Także przez telefon. Moja mama dowiedziała się, jak miałem 16 lat. To musiało być dla niej straszne. Tak, to było straszne. Ja pamiętam nasze rozmowy. Ja mieszkałem już wtedy w Krakowie, bo się wyprowadziłem już tam z mojej wsi, z Ludźmierza. Mieszkałem w Krakowie i pamiętam, moja mama do mnie dzwoniła, bo ona nie wiedziała, co to jest w ogóle. Ona mówi, synuś, ale to mam wrócę się do Polski. Wiesz, ona tego nie rozumiała. To jest coś, co też ważne, żeby jakby dzisiaj ludzi edukować, uświadamiać, że Boże, mnie, to nie jest choroba. To nie jest coś, co tutaj jest. Powiedziałam, wiesz, Daniel, że to musiało być dla niej straszne, ponieważ jeżeli mówią to z takim wyrzutem drugie osoby, to wtedy wbijają cię w poczucie winy i mają w tym satysfakcję. Dokładnie. Przerzucają winę na drugą osobę. Dokładnie. Bo przecież mówisz o tym bardzo często i podkreślasz, jak wspaniałą masz relację z mamą i ile jej zawdzięczasz. I pewnie czekałeś na ten moment, żeby jej to samemu powiedzieć, bo kryłeś potworną tajemnicę, bo domyślam się, że to wciąż było za trudne dla ciebie, że nie chciałeś jej włożyć na plecy zbyt dużo, bo czułeś się odpowiedzialny za nią. Dobrze to rozumiem? Ja chciałem jej to powiedzieć w momencie, kiedy już jakby będziemy, pierwszą rzecz, to było właśnie o mojej orientacji, kiedy będziemy razem już w Stanach. Ja wtedy jeszcze nie miałem możliwości polecieć do tych Stanów, bo nie miałem jeszcze 18 lat, więc no, nie w taki sposób wyobrażałem sobie swój coming out, jeżeli chodzi o moją mamę. Zwłaszcza, że moja mama wyleciała z Polski, jak ja miałem, nie wiem, 12 czy 13 lat, więc no, ona pamiętała to dziecko trochę, bo to zostawiła chłopca, który no, miał tam 12 czy 13 lat, i nagle dowiaduje się o tym swoim dziecku, że jest, brzydko to powiem, ale że jest trendowate, bo moja babcia tam powiedziała, to jest takim naprawdę gorzej niż trendowate, jest pedałem. Teraz pamięta do dnia dzisiejszego. Teraz jest z ciebie tak dumna i jest tak wspierająca. Powiedz, jak to się stało, że wykonała tę woltę, że zmieniła podejście? Zwyciężyła wielka miłość do ciebie i duma z Daniela, z Józka. Moja mama jest cudownym człowiekiem, otwartym. Ona jest jak jej mama, babcia Anielka. To jest taki człowiek, który naprawdę jest otwarty sercem na drugiego człowieka. Wiesz, pochodzimy z Podhala, więc wiadomo, z konserwatywnego miejsca o poglądach bardzo często religijnych. Natomiast to jest piękne, że ona zawsze nosiła w sobie takie poczucie, żeby kochać ludzi. I no, moją mamę wszyscy naprawdę uwielbiają. Bernatka była zawsze taką osobą, którą wszyscy... Kiedy Bernatka zrozumiała, że jej syn nie jest trendowaty? Bardzo szybko. Wiesz, myśmy mieli taką sytuację, że rozmawialiśmy dużo przez telefon, zanim jeszcze poleciałem do Stanów. Potem mieliśmy taki pierwszą sytuację, kiedy na nowo musieliśmy się poznać. To była sytuacja, kiedy poleciałem do Stanów po raz pierwszy po 5, prawie 6 latach niewidzenia się w ogóle z mamą. I przyleciałem do tych Stanów i tak długo jakby myślałem o tym, jak ja na nią zareaguję, jak w ogóle, co ja jej powiem. I zobaczyłem na lotnisku, mama była wtedy naprawdę niefajnie wyglądała, bo jeszcze wtedy była z ojcem i była wyniszczona, naprawdę wyglądała bardzo, bardzo źle. I pamiętam, że myśmy tak na nowo się poznawali, mama tak na nowo próbowaliśmy się jakby dotrzeć. To było bardzo trudne. Ja pamiętam te początki, że te rozmowy były takie nie do końca trzymały się, jakby mama chciała, żebym nadrobić jakby ten czas,
sama była taka nieśmiało do tego też podchodziła. Natomiast dzisiaj, ja też to mówię swojej mamie, ja mówię do niej: mamo, zobacz, ja mam 33 lata, zobacz, ile przeżyliśmy, zobacz, ile razem przeszliśmy i dzisiaj możemy zrobić z tym jedno. Możemy sprawić, że albo nas to będzie wyniszczać, albo sprawić, że ta sytuacja, te wszystkie rzeczy, które się przydarzyły, nas tak umocnią i stworzą nam taką piękną miłość i ten czas, który nam w życiu jeszcze został, to będzie naprawdę najpiękniejszy czas w naszym życiu, żeby to nie było czymś, co my będziemy rozpamiętywać. Dlatego właśnie już chcę, żeby moja mama teraz, jak się skończy, poszła do psychologa, żeby pracowała też jakby nad tą sytuacją, bo dla niej jako matki ta sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. My też jakby rozmawiałem z mamą przedtem, zanim chciałem to powiedzieć, to jest też jej niesamowita odwaga, ponieważ ja powiedziałem: mamo, ja chcę to powiedzieć, bo ja czuję, że ja uratuję tym naprawdę niejedno życie. Ja czuję, że ja mam misję, ja zawsze to czułem. I chciałem też mieć jakby jej przyzwolenie trochę do tego, że mówię: mamo, wiesz, że nas będą oceniać. Nie tylko mnie, ale i ciebie. Bo będzie się pojawiać pytanie, wiesz, gdzie była matka. W tym momencie, słuchaj, ja zawsze mnie tutaj nerwy poniosły, bo ja chcę zawsze powiedzieć: w naszym kraju to jest, gdzie była matka, nie? A gdzie był ojciec, przepraszam. Wiesz, też aż mnie się to ciśnie na usta, gdzie był ojciec, bo niestety w takich rodzinach jak moja, w rodzinach, w których jest alkohol, w których jest przemoc, dzieci, musimy to jasno i klarownie powiedzieć, się nie liczą. Liczy się nauk, liczy się sytuacja, liczy się to wszystko, co jest wokół osoby uzależnionej. To muszę to powiedzieć i mówię to do osób, które żyją w takich związkach, do kobiet, które żyją w takich związkach. Jeśli myślicie, dziewczyny, że robicie dobrze, że dla swoich dzieci, że myślicie, że to dziecko będzie miało ojca, jaki jest, taki jest, żeby był, to nie jest to sytuacja dobra dla dziecka. I trzeba to powiedzieć po prostu jasno i klarownie. Jak wyjść z cienia strachu? Jak wyjść z tego nieprawdopodobnego lęku i obawy przed wszystkim, przed oprawcą, przed opinią publiczną, społeczną, przed samym sobą? Jak zerwać i przerwać ten łańcuch? To pierwsze, ja nie jestem psychologiem, ja to też od razu mówię, że ja to mówię jakby ze swojego punktu widzenia. Ja tylko ze swojego. Z autopsji. Pierwsza rzecz to otaczanie się dobrymi ludźmi. To jest niesamowite, ale często zauważyłem, i to jest stały schemat, osoby, które są właśnie w związkach toksycznych, osoby, które są w związkach, w których są prześladowane, bite, maltretowane, często są odcięte, powoli odcinane są od takich właśnie swoich przyjaciół, dobrych znajomych, którzy je kochają naprawdę, po to, żeby oprawca miał całkowicie nad nimi kontrolę. To jest stały schemat. Słuchajcie, ja wam powiem jedną sytuację, króciutką. Spotykam dziewczynę, jedną z moich fanek w centrum handlowym, która odruchowo, to jest odruch po prostu bezwarunkowy, mówi: Boże, Kuczajku, Kuczajku. I zatrzymuje się, staje po prostu w miejscu, jak kamień, zastyga, ponieważ widzi wzrok swojego faceta. Ja czytam potem wiadomość, gdzieś tam mignęła mi wiadomość, że spotkała mnie w Arkadii, nie mogła podejść, ponieważ bała się reakcji swojego faceta. Ja jej napisałem szczerze, że jeżeli boisz się już reakcji na to, jak twój facet zareaguje na to, że przywitasz się ze swoim przyjacielem, idolem, kolegą z Instagrama, że się z nim przywitasz, jeżeli zareaguje tak i tak reaguje, to ja myślę, że za małą chwilę będziesz po prostu totalnie zniewolona. Ale to jest nie moje życie, nie moja sprawa. Okej. Okay. To było niesamowite zobaczyć, po jakimś czasie trafiłem na tą wiadomość. Kuczaj, miałeś rację, dziękuję ci, miałeś totalną rację. Od tego się zaczęło, od tej sytuacji, ale zaczęła intuicyjnie widzieć jakieś inne sytuacje. Na szczęście to było na początku. Zaczął jej sprawdzać telefon, zaczął oczywiście jakieś o wszystko mieć pretensje do niej. I ona zaczęła mieć poczucie, że faktycznie coś jest z nią nie tak. No bo faktycznie, kurczę, no tutaj mogłaby faktycznie mu więcej czasu poświęcić, tu coś tam, aż doszło do tego, że ją uderzył. Na szczęście miała w sobie, to był początek, miała w sobie siłę, żeby po prostu tą sytuację zakończyć. I często, niestety, ofiary już nie mają tej siły, są wycieńczone.
To jest coś, co ja na przykład słucham czasami takich, wiesz, motywatorów i wstań, rusz się i w ogóle coś tam... Zesraj się. Tak, zesraj się i krew mnie zalewa. No, wiesz, patrząc z perspektywy osoby, która ma fajne życie, naprawdę to brzmi świetnie. Osoby, które my też mieszkamy, żyjemy w bańce mydlanej. Ja mieszkam w Warszawie, ale nie chcę nigdy zapominać i nie chcę zapominać o tym, jakie są naprawdę realne problemy, jakie są sytuacje. I nigdy nie chcę zapomnieć o tym, co mnie spotkało. Pierwsza rzecz to jest po prostu uświadomienie sobie, że jest się ofiarą i chęć szukania pomocy, wiesz, bo ofiarom wydaje się, że to już nie, że to nie ma sensu. On przynosi kasę, on jest jedynym, jakby utrzymuje dom, ona nie ma siły. Pierwsza rzecz, którą ja zawsze namawiam, ja nie uniosę wszystkich moich bab, wszystkich moich ukochanek, które do mnie piszą, bo ja bardzo to też przeżywam, ja mówię to ogólnie, i wierzę, że te, które, że naprawdę one będą to chłonąć. To informacja dla tych dziewczyn, które może nie mogą do końca oglądać, albo które będą chciały przekazać informacje o oglądaniu. Ta rozmowa znajdzie się na YouTubie, będzie także na Instagram, na telewizji instagramowej, na twoim kanale, na twoim Facebooku, także odnajdziemy te bezcenne twoje słowa, Kuczaj, bo wiesz, nic tak nie podnosi na duchu i nic tak bardziej nie jest w stanie nas pokrzepić, jak słowa osoby, która przechodzi przez piekło i pokazuje przykład, że to się da zrobić. Powiedz mi, jak ty teraz się z tym wszystkim czujesz? Jakie masz emocje, uczucia, kiedy myślisz o sobie dziś? Przeróżne. To jest, widzisz, to jest coś takiego... Ja nie wierzę w całkowite uleczenie. Sorry. Znaczy to nie moja sprawa. Nikogo tutaj nie chcę, kogo uleczyło z depresji słońce albo aura. Nie chcę tutaj, wiesz, wyciągać do tablicy. Każdy niech sobie wierzy w to, co sobie chce i żyje wedle własnych zasad. Ale ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, to jest naprawdę ciągła walka o siebie, wiesz. To jest coś takiego, że zawsze ten potwór trochę przyjdzie większy, czasami przyjdzie mniejszy i to jest... To jest kwestia tego, jak ty go oswoisz, co z nim zrobisz, jak on cię ugryzie, albo jak ty sobie z nim posiedzisz i jak sobie z nim będziesz chcieć poradzić. I Kuczaju, jak długo chodziłeś na terapię? Chodziłeś na terapię? Tak. Jak długo? 5 lat, ale cały czas jestem w terapii. Cały czas jestem w terapii, cały czas mam jakby spotkania z moją, no teraz interaktywnie, z moją psycholog, dlatego że ja nie chcę tracić czujności, wiesz, bo to jest... No właśnie, tak, żeby oswoić tego potwora, który czasem nie, się pojawia. To, co się dzieje komuś, wydawać by się mogło, kurde, ale on wszystko ma, przecież ma karierę, osiągnął, spełnił swoje marzenia. 3 lata temu, dzisiaj śmiałem się, nagrywając zaproszenie na naszego live'a, śpiewałem sobie Queen Don't Stop Me Now i przypomniało mi się, jak chyba 3 lata temu śpiewałem to przed jakimś jednym z moich pierwszych wywiadów, nagrywałem to na Instagram i tak sobie uświadomiłem, mówię, kurczę, faktycznie zawsze byłem zdeterminowany, by iść, wiesz, by chcieć być szczęśliwym. Natomiast to nie jest tak, że to było moim, nie wiem, wyznacznikiem, mieć karierę, jakby ktoś powiedział, ma parcie na szkło, żeby mieć, nie wiem, pieniądze. Moim jakby takim wewnętrznym zawsze takie miałem poczucie, że mam misję, że mam jakąś misję do spełnienia. Wiesz, powiem ci, że to jest, nie chcę się chwalić, ale chcę to od razu już teraz powiedzieć, bo żeby mi nie wyleciało z głowy. Zawsze pomyślałem sobie, że jeżeli będę miał jakby materialną możliwość, to będę bardzo chciał się dzielić z tymi, którzy jakby takiej, no, nie mają możliwości. I słuchaj, wymyśliłem sobie ostatnio taką akcję spontaniczną, to już teraz o niej powiem, kochani. W niedzielę o godzinie 11 zapraszam Was na trening online. I tu chciałbym powiedzieć tak, możecie mi zajrzeć do portfela, bo ja wierzę, że nam się uda nazbierać 10 tysięcy osób, 10 tysięcy życi na treningu. Bo jeśli nam się uda nazbierać 10 tysięcy życi na tym treningu, to 10 tysięcy z mojego portfela, osobistego, zarobionych moich pieniędzy, naprawdę moja krwawica,
Ja wpłacam na konto Hani, która choruje, 12-miesięcznej dziewczynki, która choruje na SMA. Widzisz, to jest coś takiego, co mi czasami wpada. Akurat Hanie, ponieważ zobaczyłem sytuację, zobaczyłem dziewczynkę, takich, wiesz, próśb mam mnóstwo na co dzień. Wiadomo, wszystkim nie pomożemy, ale ja mam taki, jest taki instynkt, to jest coś takiego, taką, że jak już robię, okej, to działamy, to robimy. To w tym momencie możemy tak to zadziałać. I chcę pokazywać, wiesz, to też ludziom, że naprawdę się da. Kuczaj, boli cię serce, kiedy myślisz o tych wszystkich kumplach, dziewczynach, które nie mogą powiedzieć otwarcie, że kochają dziewczyna, dziewczynę, chłopak, chłopaka, którzy żyją w swoim piekle i którzy żyją w tajemnicy i którzy wiedzą, że nie mają żadnych szans ani w swojej rodzinie, ani w tym kraju. Bardzo mnie to boli, słuchajcie, bo najfajniejsi ludzie, powiem wam, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są takiej orientacji jak ja, tracimy fajnych ludzi, tracimy fajne mózgi, tracimy fajnych, niesamowicie uzdolnionych ludzi, bo oni wylatują, oni wyjeżdżają od nas, oni nie chcą tu żyć, ponieważ nie chcą walczyć z wiatrakami, nie chcą się męczyć, nie chcą na każdym kroku się tłumaczyć, że wiesz, wkurza mnie to jeszcze raz przywołam to, co powiedziałem na początku rozmowy. Ktoś mi się pyta, jakie ty chcesz mieć, jakie ty chcesz mieć prawa, do czego ty chcesz mieć prawa. Wkurza mnie też jeszcze jedna rzecz. Niestety ludzie patrzą u nas skrajnościami. W momencie, kiedy już mówi się o nas, o homoseksualistach, wyciąga się takie, że to przykłady, nie wiem, z jakichś parad totalnych. To jest tak jakby, dokładnie, jakby wyciągnął heteroseksualnych ludzi, którzy w tym momencie grzmocą, nie wiem, swoje żony. Musimy jedno wiedzieć, kochani, i tak jak w środowisku homoseksualnym, i tak jak w środowisku heteroseksualnym, są fajni i niefajni ludzie. Orientacja jakby nie ma nic do tego, jak troszczysz się, jak kochasz osobę, która jest ci bliska, jak troszczysz się o zwierzątko, które masz. Tak samo heteroseksualny obywatel naszego kraju, tak samo homoseksualny może, nie wiem, znęcać się nad swoim zwierzątkiem, na przykład. To wiesz, pierwszy przykład z brzegu. Straszne jest dla mnie to i to będę po prostu mówił o tym na okrągło, żeby przestać ludzi, przestać patrzeć na ludzi przez pryzmat ich orientacji, przez pryzmat duchu. Kuczaj, powiedz mi, jeżeli miałbyś taką możliwość i stanąłbyś twarzą w twarz z gościem, od którego zależy w tym kraju zmiana tego stanu rzeczy i mógłbyś go poprosić o to albo powiedzieć mu, żeby zmienił przekaz, to co byś mu powiedział? Poczekaj, bo wiesz, jak mówiłaś, to zadawałaś mi to pytanie, to jeszcze miałem w głowie jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Tak. Odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy. A propos właśnie tego, że niektórzy nie mogą opowiedzieć o sobie w swoich rodzinach. Wiem, że ogląda nas bardzo dużo mam. Słuchajcie, dostaję tak wzruszające wiadomości od synów, córek mam, którzy czasami właśnie boją się powiedzieć swoim mamom. Mamy, tak samo mamy kochane moje, i cudowne, tatowie, i dzieciaki, i tatowie. Tu jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną sytuację przytoczę. Bądźcie, to są wasze dzieci. To nic naprawdę nie zmienia. To jest miłość. W momencie, kiedy wasze dziecko jest szczęśliwe, kiedy wasze dziecko kocha, to jest po prostu, no, nic piękniejszego nie może się zdarzyć. I takimi właśnie przykładami, kiedy wy będziecie pokazywać na swoim przykładzie, na przykładzie własnych rodzin, że to akceptujecie, że to jest wasza normalność, będziecie pokazywać tym wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam za waszymi plecami was wytykają, że ale to nie jest nic nienormalnego. Przez to wierzę, że będziemy, to kółko się będzie poszerzać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Chciałem przytoczyć jedną sytuację niesamowitą. Dostałem list od matki. Od jednej z moich obserwatorek. List, który rozłożył mnie totalnie, udostępniłem go oczywiście, wymazując wszystkie jakieś tam dane. No, tutaj nie mogłem dojść do siebie po tym liście. Mama na opis, jak napisałem w swoim poście, że kiedyś, że uratuję być może komuś swoim coming outem życie. I nagle pisze do mnie mama, 15-latka, że dosłownie uratowałem życie jej syna. Ponieważ jej syn, w momencie, kiedy ona przyszła opowiedzieć mu, czy widział Kuczaja, że Kuczaj go opowiedział o sobie, wiedząc o tym, że chłopak mnie
lubi, że mnie obserwuje. Rozpoczęła się między nimi rozmowa, chłopak się popłakał i powiedział jej o sobie. Powiedział jej o tym, co chciał zrobić, a chciał popełnić samobójstwo. Mało tego, przygotował się już do tego samobójstwa. Napisał list do swojego ojca, który kompletnie jakby zawsze rzucał słowami. To jest też ważne, kochani. Naprawdę zwracajcie uwagę na słowa przy swoich dzieciach, bo rzucanie pedałami, ciotami, zboczeńcami czasami trafia totalnie w wasze dziecko. I dziecko się nie zastanawia nad tym, czy chce żyć. Dziecko, jeżeli czuje, że jest niechciane, że zawiodło swoich rodziców, bo tak ten chłopak w tym liście napisał, że zawiódł ojca, że przeprasza go za to, że go zawiódł, przeprasza mamę za to, że ją zawiódł. Jeszcze chwilę i pewnie znaleźliby swojego syna wiszącego gdzieś na jakiejś gałęzi. To było niesamowite czytać naprawdę takie słowa. Są wszyscy razem w tym momencie. Wiesz, to też była dojrzałość tej mamy, że jakby po prostu tam puknęła ojca w łeb i powiedziała mu: zobacz stary, co byś narobił takimi żartami. Kuczaju, i właśnie w związku z tym, co powiedziałeś, jeszcze raz powtórzę moje pytanie. Masz okazję, stoisz twarzą w twarz z gościem, od którego coś w tym kraju zależy. Co mu mówisz? Wiesz co, znaczy, jeżeli miałbym, mówisz o sobie, o tej jednej tej samej osobie mówimy, tak? Czenia, chodzi mi bardziej o urząd. Chodzi mi o to, o człowieka, który może mieć wpływ, nieważne skąd on pochodzi, z jakich kręgów, jaką wyznaje filozofia. Akurat tak się teraz składa, że teraz mamy do czynienia z tymi, którzy podkręcają śrubę nienawiści. No, nie bójmy się tego słowa. Tak. To, co powiedziałem na początku, dokładnie. Z tymi, którzy chcą tego konfliktu i szczują nas na siebie. Nie ma mocnych ani po jednej, ani po drugiej stronie. Bo przecież i w kościele są geje, i w kościele są lesbijki, i w Prawie i Sprawiedliwości są geje, o czym wszyscy gadają. I są lesbijki, i tak samo dzieje się wśród narodowców, i tak samo dzieje się w tym całym, wiesz, przeciwnym, że tak powiem, przeciwnej frakcji politycznej, czyli wśród Koalicji Obywatelskiej. Tam też są geje, tam też są lesbijki. Tam może jest dużo większe przyzwolenie, bo taka jest poprawność polityczna. Tak. Ale po cichu, w zaciszu domowym bywa różnie. Ta poprawność polityczna niekoniecznie musi się przekładać na życie prywatne. I to jest dla mnie też przerażające, że oczywiście co innego mówimy, co innego dzieje się w domu. I nieważne, kto stanie, kto stoi, kto stał w tej pozycji osoby, która ma moc sprawczą. Widzisz się z taką osobą. To jest ta osoba, która może jakąś ustawą coś zmienić. Ja nie nazywam po imieniu, że to jest taki gość czy inny. To jest ta osoba, do której trafiłeś z przesłaniem. Co byś jej powiedział? Jakiego byś użył argumentu? Czy ja na pewno nie kłóciłbym się z taką osobą? Wiesz, ja nie jestem człowiekiem, który zaczynałby to od jakiejś zwady. Uważam, że każdy z nas, to już mi życie wielokrotnie pokazało, że zawsze jakbyśmy wzięli w tym momencie jakiegoś, nie wiem, kibola, który na pierwszy rzut oka chciałby mnie zabić właśnie za to, że jestem gejem, jakbyśmy tak usiedli razem, to okazałoby się, że mamy mnóstwo cech wspólnych i wartości, tylko niestety jego poturbowanie go po prostu w inną stronę trochę pokierowało. Dokładnie. Więc kurczę, chyba, znaczy powiem ci tak, jak sobie tak myślę i o tym, to chciałbym chyba z nim tak po prostu szczerze sobie pogadać, wiesz, o tym, co ja czułem, o tym, co ile razy chociażby chciałem popełnić samobójstwo jako nastolatek, ile razy czułem się, no, nikim, a tak naprawdę dzisiaj, to też jest kolejna rzecz, która
normalnie mnie o nerwy. To jest, jestem obywatelem, który płaci podatki, który zasila ten kraj o niemałe pieniądze, a tak naprawdę, no, tak łatwo powiedzieć, że tu jest strefa wolna ode mnie, że tu, no, nie masz prawa wchodzić, ponieważ nie podoba mi się to, jak sobie żyjesz w łóżku. Nie wiem, jest mi naprawdę ciężko o tym mówić, wiesz, bo mnie to strasznie boli. Naprawdę bardzo mnie to boli i wiem, że ja chcę mówić i chcę ciągnąć za sobą ludzi i chcę namawiać ludzi do tego, żebyśmy w drugą inaczej to wszystko pokazywali, żebyśmy właśnie taką, wiesz, to normalnością, żebyśmy nie atakowali, wiesz, bo ale też z jednej strony nie atakowali, a z drugiej strony nie byli tacy, wiesz, potulni, bo też trzeba się umieć bronić. Natomiast, kurczę, ciężko jest mi. Jest mi ale wiesz co, Kuczaj, twoją obroną jest pozytywna energia. Czyli to całe cierpienie przekułeś na jakiś sposób komunikowania się ze światem, którym nas zaraziłeś, którym nas leczysz. Pamiętasz pierwszą prośbę, jaką ci wysłałam na Instagramie, kiedy cię tutaj zapraszałam? Że jestem totalnie zdołowana, że mam ciężki dzień i że jesteś chyba jedyną osobą, która może mnie podnieść na duchu. To był tak okropny dzień i jedyne, czego się chwytałam, to myśli, że po prostu przejdę przez twój Instagram. Bo on mnie napawa energią i radością. Ja ci tak niewyobrażalnie, Kuczaj, za to dziękuję. Za to, jaki jesteś, że jesteś tak odjechany, odpalony, że jesteś takim crazolem, że jesteś tak zajebistym gościem, który ma w dupie to, co o nim mówią, że z gołą klatą, cały, albo cały na biało, jak to powiedział, wyskakuje i ja się budzę, ledwo się zbieram, całe ciało i dupa mnie boli ze zmęczenia, od siedzenia tutaj na tym zydlu drewnianym przy stole i po prostu otwieram oko, a Kuczaj, proszę, już fika na macie. Potem jest wieczorem kolejne fikanie, potem są jakieś instastories i ja sobie myślę, dziewczyno, zbieraj się, zbieraj swoje 4 litery, bo po prostu to jest energia, podłącz się pod tą... Bo to jest nasz, ja to jest dokładnie, to jest nasz wybór, wiesz, jak mówię to naprawdę od strony człowieka, który całe swoje życie pracuje nad tym, żeby depresja go nie ściągnęła na samo dno. Żeby moje stany lękowe, które w momentach jednych się bardziej nasilają, w momentach drugich mniej, żeby to trzymać właśnie jak tego psa takiego, którego sobie wykresowałem, wiesz? I ja powiem, to jest niesamowite, bo to jest nasz wybór, to jest nasza decyzja. Podam ci przykład. Któregoś razu siedzę sobie północ w nocy i ja mówię, Boże, czuję, że zaczynam wpadać w mega dół. Czuję, że zacząłem sobie... Ja jutro nie wstanę o rano, że zmarnuję ten dzień, że po prostu nie mam ochoty w ogóle na nic. I łapię za telefon, nagrywam, kochani, jutro o 8:30 rano, wstajemy i zaczynamy trening spontaniczny, działamy totalnie na spontanie. Kurczę, to się nagle okazuje, odzywa się wielka, wielka marka do mnie, wielka korporacja, że widzieli te treningi moje i chcą jakby jeszcze więcej w to władować, jeszcze więcej w to wpompować. To jest wspaniałe. Żeby na większą skalę zadziałali. To jest decyzyjność, to jest decyzja, bo my tak naprawdę podejmujemy tę decyzję. Czy chcę być szczęśliwym człowiekiem, czy nie chcę być szczęśliwym człowiekiem. Mnie zostało jakiś tam czas mojego życia i ja chcę naprawdę wszelkimi siłami garnąć się do szczęścia. I to nie jest, to też wczoraj powiedziałem, że ja nie chcę ludziom malować trawy na zielono. Ludzie widzą, czują mnie bardzo, kiedy to jest naprawdę mega power, a kiedy to jest jakby przykrycie czegoś. Ja już przestałem, ja na początku się może pobawiłem, potem odpuściłem. Powiedziałem sobie, wolę, żebyście mnie poznawali takiego Kuczaja, który czasami się wkurzy, czasami po prostu właśnie te nerwy ładuje chociażby na tym treningu, w te mokre gacie i w pod na macie. I wczoraj miałem taką właśnie sytuację, kiedy obudziłem się i powiedziałem, kurczę, chcę powiedzieć o tym, co mnie zabolało. Chcę powiedzieć o tym, i nie mówcie mi, nie przejmuj się, nie mówcie mi, nie przejmuj się, ponieważ to nie jest kwestia nie przejmowania się. Mój kraj, z którego moi dziadkowie, nasi dziadkowie walczyli o ten kraj, nagle jest na szczycie listy osób,
homofobii. Jesteśmy na szczycie po prostu najgorszym krajem w Unii Europejskiej, który najgorzej traktuje ludzi o odmiennej orientacji. To jest, no wkurzyło mnie to i po prostu chciałem to z siebie wywalić. I powiem tylko jeszcze jedną rzecz, bo widzę, że już zbliżamy się ku końcowi. Jeszcze nie musimy. To mój apel do moich, zresztą do moich też koleżanek, kolegów, bo to też jest jeszcze tutaj te show biznesiki, śmieszki, heheszki, przyjaciele, przyjaciółki. Przyjaciele mówią o sobie, że są przyjaciółmi, kochani. I ja widzę, to zauważyłem i tutaj chciałem ukochać po prostu i Kai, która ostatnio piękny post napisała, Mafaszyn, Doda, osoby, które naprawdę po prostu totalnie szanuję, ciebie Agatko, Paulinę, jest naprawdę mnóstwo, powymieniałbym trochę, ale chciałbym powiedzieć o, nie będę do tablicy wywoływał, chciałbym powiedzieć tylko o naszych takich przyjaciółkach, które wiesz co, lubią sobie gdzieś tam przyjaciółeczki, ale boją się chyba powiedzieć, bo nie wiem, boją się, że im sprzedaż spadnie, boją się, że nie wiem, coś im tam odpadnie. Ja bym chciał, żeby te osoby też powiedziały, wspieram, ponieważ to są moi przyjaciele, to są ludzie, to jest mój, nie wiem, ginekolog, to jest mój lekarz, to jest mój stylista, to jest, wspieram ich, to są moi przyjaciele i mając taką moc, jak my na przykład mamy w postaci przekazu takiej ilości ludzi, to jest bardzo ważne. I tak jak powiedziałem, nie będę nikogo wyciągał do tablicy, ale dzisiaj mówię to jako osoba już, no, wyautowana, jak to się mówi, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, naprawdę wczoraj zobaczyłem post Kai i się normalnie wzruszyłem, tak i poczułem, ale fajnie, że miała odwagę, żeby to powiedzieć. Ale wiesz co, to nie jest odwaga. To nie jest, kurczaj, odwaga. Odważny to byłeś ty, że przeszedłeś przez to. To jest po prostu zwykła ludzka przyzwoitość, to jest lojalność, to jest oczywistość. Ja sobie nie wyobrażam, żeby można było tutaj mówić półsłówkami, żeby udawać, żeby kokietować, albo nie zauważać. Albo po prostu nie zauważać. Udawać, że pewnych rzeczy nie ma, albo przechodzić nad nimi do porządku dziennego. Nie wolno, nie mamy prawa nie dostrzegać ludzkiego cierpienia. Jeżeli ktoś jest nietolerancyjnym chamem, musimy to stwierdzić i powiedzieć o tym na głos. Nie może być tak, żeby działa się komuś krzywda na różnym poziomie, bo po prostu dobro wraca. Ja wychodzę z założenia, że wiesz, tyle dostaniesz, ile dasz. I moja mama, moja babcia zawsze mi mówiły, że nasze życie to jest taki bank i albo w tym banku odkładamy tyle, że nam się zbierze fajna kupka jakichś pozytywnych rzeczy, które będą procentować, albo będzie w tym banku pusto. I ja to robię ze zwykłego, egoistycznego zapotrzebowania na to, żeby w tym banku było na bogato, żeby było tam się czym dzielić, żeby wracało, bo ja się z tym lepiej czuję. Więc wiesz, to nie jest odwaga. Odwagą było twoje życie, odwagą było przejście przez piekło, małego chłopaka z Podhala, którego mogli tak wybatorzyć i tak, nie wiem, ukarać za to, co mówi, że mógłbyś się nie podnieść, albo mógłbyś sam chcieć sobie zadać takie cierpienie, że już byśmy cię więcej tutaj nie widzieli nigdy. Więc wiesz, to jest odwaga takiego dzieciaka, który przez to przeszedł i jakoś siebie ochronił. I za to, kurczaj, myślę, że należą ci się ogromne podziękowania. Ale też wiesz za co? Za drogę, którą idziesz. Bo los przydarza się każdemu z nas, ale pytanie, co z tym losem robimy dalej? I teraz, jeżeli ten los weźmiemy na klatę i pójdziemy z tym, szukając rozwiązania, żeby znaleźć swój spokój, swoje szczęście i prawdę w sobie, to jest szansa, że idąc trudną i krętą drogą, dojdziemy. Natomiast jeżeli puszczamy lejce i ten wóz nas ciągnie w różne strony, wtedy się wykoleimy. I ja chciałam ci podziękować, kurczaj, z całego serca za to, że pokazujesz trud tej drogi i walkę o siebie. Że o tym przede wszystkim są twoje spotkania z nami. Za to, że postanowiłeś pokazać światu, że jest sobie taki kurczaj, który jest taki, a nie inny. Można go kochać lub nie, ale on właśnie taki jest. I zobacz, co się dzieje.
wszyscy, absolutnie wszyscy lgną do Ciebie, bo chcą się pogrzać w tym cieple prawdy i radości. Ponieważ ja uważam, że my żyjemy w kraju, w którym zbyt mało manifestujemy radość i pozytywną energię. I ja na początku nawet, kiedy, wiesz, bardzo dawno temu oglądałam różne Twoje rzeczy, myślę sobie, ale Krejzol, ale to jest jakiś taki pokręcony gość. A potem pomyślałam sobie, o Boże, on jest zajebisty, on ma tyle powerów, sobie taką radość, morda mu się śmieje. Zobacz, jak mało jest ludzi, którzy śmieją się całym sobą, bo my wstydzimy się dziwnie ubrać, być kolorowymi, śmiać się od ucha do ucha, zrobić jakąś popelinę, zrobić jakiś przypał, tak po prostu dla przypału, po to, żeby było nam weselej, innym weselej, bez zobowiązań. I ja uważam, że Ty wpuszczasz prawdziwy kolor tęczy w Polskę. Wszystkie barwy masz w sobie i dzięki Tobie ta tęcza świeci całą mocą. W każdym Twoim treningu, na Twojej macie, kiedy wylewasz pot i łzy i kiedy przede wszystkim nas, no wiesz, no nas ratujesz z dupy, z naszej życi. No taka prawda. No taką prawdą, Panie. Znaczy ja to czuję i nie będę tutaj skromny, widzę to w ludziach. To jest niesamowite. Ktoś mi to powiedział ostatnio, że kurczę, dzięki Tobie uwierzyłam w ludzi. Jak po tym, co powiedziałeś, na reakcję ludzi, po prostu to był szok. Bo to pokazało... Kuczaj. Tak? Ale ja uważam, że to jest... No, to pokazało, że jest mnóstwo fajnych ludzi! Jest mnóstwo ogromnych, wspaniałych... Tak, jest ale mnóstwo powiedz, ogromnych... Kuczaj, kiedy ty znalazłeś ten pomysł na siebie? Jak to się stało? Wiesz, że wiesz... Kto mnie zna, kto mnie zna tak, wiesz, już od zawsze, to każdy mówił, Boże, tutaj ty to od zawsze, czy byłem fryzjerem, czy pracowałem w Buffo, to wiedzą, że byłem po prostu zawsze crazy, porąbany, po prostu, tak jak ci mówiłem, szukałem sobie zawsze tej obok rzeczywistości, w którą się wkręcałem. Ja się bardzo wkręcam. Ja się we wszystko, co robię, uwielbiam to czuć całym sobą, ponieważ jeżeli dopiero wtedy, kiedy w to wierzę, to wtedy naprawdę czuję, że mogę tym emanować. I czy się przygotowałem do zawodów, czy słuchaj, zrobiłem tak, jak powiedziałaś, popelinę, nagrałem jakąś po prostu chorą piosenkę disco polo, ponieważ mi się wymyśliło, I jeszcze pewnie takich rzeczy mnóstwo zrobię, ponieważ ja uwielbiam próbować i to za tą cechę naprawdę bardzo się lubię i szanuję. I coś, co chcę przekazywać ludziom, każdego dnia im chcę to mówić. Nie bójcie się próbować, nie bójcie się coś spróbować i wam to albo nie wyjdzie, albo na przykład stwierdzić, że to nie jest wasze, ponieważ naprawdę każda z tych kropeczek, to naprawdę moje życie, to jest takie stawianie różnych kropeczek. Jak ktoś powiedział, Jezu, tu był fryzjerem, tu był trenerem, tu nawet to jest ten sam człowiek. Tak, to jest ten sam człowiek, ponieważ ten człowiek, czy był fryzjerem, czy był trenerem, czy pracował na budowie w Ameryce, to ten człowiek robił to po prostu całym sobą, bo chciał po prostu w tym momencie, był w tym. I to wszystko stworzyło człowieka, którym jestem dzisiaj. I pewnie to się będzie, to też będzie ewoluowało, się też będę zmieniał. Myślę, że zostanie ten trzon we mnie, ale każdego dnia to jest cudowne właśnie, jak mówię, o nie, kurczę, nie zmienią się. A ja naprawdę, jak widzę, jak też w sobie się zmieniam, jak we mnie pewne zmiany zachodzą, to jest naprawdę cudowne. Chociażby właśnie kwestia, nie wiem, tego rozpiętego guzika w koszuli, czyli doszukiwania się złych rzeczy, nie? Że jest na przykład sytuacja, gdzie jest mnóstwo dobrych rzeczy, to też opowiadam ludziom, mnóstwo ktoś mówi dobre rzeczy na twój temat, a ty nagle tą jedną dojrzysz, tą jedną, nic nie wartą, w ogóle opinię jakiegoś Stefana Dąbromirskiego w ogóle, który nawet nie ma twarzy na Facebooku, on nie ma nawet twarzy, nie ma ikonki, bo po prostu jest trollem. I nagle ta osoba, ta kobieta, czy ten facet, czy ten chłopak, czy ta dziewczyna powie, o Boże, odpuszczam, bo po prostu on tak powiedział, chyba faktycznie uderzył w to, że nie nadaje się do tego. I to się na przykład bardzo cieszę, że ja tak mam, że po prostu robię sobie, mam to w nosie, czy komuś się to podoba, ja widzę to, ile to daje ludziom radości. Kuczaj, czy zaprosisz mnie na swój ślub?
Ja cię kręcę. Oczywiście, oczywiście. Chciałbym, marzę, bardzo, bardzo bym chciał, jak poczuję taką gotowość na to, żeby się związać już tak naprawdę, to... Zapisuję się, pierwsza w kolejce. Dobra. Ale to będzie bez... O, to będzie wesele! O, to będzie wesele, słuchajcie, kochani. Wspaniale, kuczaj. Dziękuję ci bardzo. Już wiesz... Ja nawet, również. Nawet głupio mi tak po prostu zapytać ciebie o to, co zrobić, żeby ruszyć żyć. Bo mi się ino nie chce, zasiedziałam. Wiesz co, Agatko, powiem ci, że nagrałem 80 minut takich swoich afirmacji. Któregoś razu wieczorem siedziałem i mówię, trzeba coś zrobić. Normalnie ludzie siedzą w domach, muszę im dać jakiegoś takiego, wiesz, pozytywnego kopa. I nagrałem sobie takie swoje gadanie, bo wszedłem do studia, 80 tam minut takiego właśnie swojego gadania. I powiem ci, że normalnie to pomaga ludziom. No to biorę się za to. I piszą do mnie, słuchaj, piszą do mnie dziewczyny, piszą do mnie faceci. Ostatnio pisał do mnie żołnierz, który napisał ku czaju, mimo tego, że zwracasz się tam do kobiet, to jest mnóstwo takich praw, które ja sobie notuję. I ja wiem, że kolejny związek, który będę chciał zbudować z kobietą, będzie lepszy, ponieważ ty mi wytłumaczyłeś tą babę. Ty mi wytłumaczyłeś ten jej rozumowanie. I to jest, ku czaj, wspaniałe. I to jest, wiesz, jak to cieszy, to po prostu cieszy i raduje. To jest absolutnie wczoraj wspaniałe. Wczoraj dostaję filmik, słuchaj, dzieciaczków. Patrz, kuczaj, bo zrobiłem taką akcję, patrz, kuczaj, bo ludzie mi, wiesz, chwalą się jakimiś rzeczami. Ja mówię, chwalcie się, kochani, chwalcie łąki umajone, pokazujcie to, co robicie, pokazujcie swoje, no, to też mówię, i swoje prace. Jedna, słuchaj, dzierga tam jakieś rzeczy na szydełku, druga coś tam robi i oznaczałem ten hashtag patrz, kuczaj. I to jest takie fajne, że każdego coś innego cieszy, a wszystkich połączył jeden mały człowiek z kotem. Ja. Tak, mały kuczaj z Grażynką. Kuczaj, dziękuję ci bardzo. Kochany, dziękuję. Kuczaj, doceniam każde twoje słowo, doceniam wszystko, co robisz. Jak wiesz, a widziałaś, jak dzisiaj dużo ludzi miałaś? Widziałaś, jak dużo ludzi mieliśmy dzisiaj, jak nas oglądało? A tak. Nawet tylko powiedzieliśmy o tym, zostawiamy, kochani, tego live'a, bo widzę, że tak. Dzisiaj padło tutaj mnóstwo wspaniałych słów. Ale wiesz co, nie mam się czego absolutnie wstydzić. Nie. I wiesz, doceniam na maksa i wiesz, że zakochana jestem w tobie od pierwszego wejrzenia. I jeszcze chcę pozdrowić z całego serca panią Bernadetkę w Stanach. Wysyłam jej serca. Mamo, masz tak cudownego syna. Mówię ci to zawsze. Kłaniam ci się. Całuję mamę Bernadetkę w ręce. I chcę też powiedzieć ludziom na Podhalu, cokolwiek uważacie o gejach, lesbijkach, zajebisty chłop z tego Podhala. Możecie być dumni. Taki góral. Bo tam są naprawdę fajni ludzie. Tam są naprawdę... Tak, tam są wspaniali ludzie. Tak. Tak, więc, tam są wspaniali ludzie, tam są wspaniali. Wiesz, różnie bywa na Podhalu. W związku z czym. Różnie, ale ja. No. Ja też powiedziałem i mówiłem i mówię o przemocy i w ogóle, ale ja też mówię, że czasami za tych ludzi wypowiadają się jakieś związki, jakieś nie wiadomo, Podhala, nie wiadomo o co tam chodzi, a ludzie, czyli to wracamy do tego, co powiedzieliśmy Agatko na początku. Zależy komuś, żeby nas skłócić, nie pozwólmy, kochani, na to. Nie pozwólmy na to. Zobaczcie, ile nas łączy, zobaczcie, jacy wszyscy jesteśmy tutaj. No więc chcę powiedzieć, najcudowniejszy góral z Podhala, Kuczaj, jestem z ciebie dumna i bardzo, bardzo ci dziękuję. Wiesz, Kuczaj, dziękuję ci też za każde słowo i za szczerość, którą nam dzisiaj podarowałeś, bo te rozmowy, które ja robię, to rozmowy ku pokrzepieniu. Dla ludzi, którzy są w domach i czasem nie do końca wiedzą, co ze swoim życiem zrobić i zastanawiają się, jak to jest wokół nas, jak ten świat się kręci. Więc dzisiaj Agata się kręciła z Kuczajem wokół naprawdę bardzo ważnych spraw. Doceniam to w pełni. I naprawdę, dziękuję ci za ten rap cudowny. Musisz go opublikować. Koniecznie. Także bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję i życzę ci, Kuczaj, powodzenia. Dziękuję. I mam nadzieję, dziękuję, że się niebawem zobaczymy. Trzymaj już tak się, na kochanie. Żywo. Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia, o tak, tak. Ucałowanko. Pa. Ukochuję was pa. Bardzo. Pa. Tak. Jestem twoją fitlarwą. No, oczywiście. No i oczywiście zapraszamy na nasze kanały, na Facebook, na mój kanał na YouTubie. Tam będzie rozmowa z Kuczajem. Zostawiamy, bo... Tak. Tam jest również bardzo wiele ciekawych rozmów, które wcześniej prowadziłam. Także wszystkiego dobrego, Kuczaj. Dziękuję, do zobaczenia jutro bardzo. Na macie.
Czuję się naprawdę zaszczycony. To ja się czuję zaszczycona. Dobranoc. Dziękuję bardzo. No co ja wam powiem, kochani? Nie wiem, jakimi drogami to chodzi, że nasz kraj jest pierwszy na liście tych, którzy na liście krajów, które są tak nietolerancyjne, ale kiedy myślę sobie, że właśnie tu w Polsce są tacy ludzie jak wy, jak Kuczaj, aż włączę komentarze, bo jestem ciekawa, to jest szansa, że tak źle z nami nie będzie. Chciałam wam z całego serca podziękować za dzisiejszy wieczór i tak jak obiecałam, mam nadzieję, że jest on bombą energetyczną dla was, że was pozytywnie nastroi i że będziecie dla siebie dobrzy i tolerancyjni.